Dobrze, kochani, jeszcze. A jeszcze się pokusiłam. Teraz mamy wieczór, jeszcze nie jestem śpiąca, taka troszeczkę rozchodzona, więc tutaj coś zrobimy. Zrobimy może tak, tutaj znajoma podpowiedziała mi, mówi tak, a wiesz co, zrób czytanie, czy dzieci wrócą do szkół, czy nie wrócą. Zobaczymy. Pokuszę się o to, czy dzieciaki wracają do szkół, czy nie wracają. Spojrzymy. Moi drodzy, jeszcze tak przed, zanim zacznę czytanie, chciałam odnośnie warsztatów jeszcze, możecie Państwo już sobie rezerwować, tam jest pod spodem dla tych, którzy się zgłosili, dla tych, którzy się pozgłaszali już, moi drodzy, można rezerwować, tam jest już adres podany, to jest muzeum, to są usługi hotelowe jednocześnie, piękne miejsce w środku, na zewnątrz mało energetyczne, ale w środku coś tam jest, to jest taki stary spichlerz, słuchajcie, ale piękne miejsce, ogólnie właściciele super ludzie, dostałam nawet, słuchajcie, poczekajcie momencik, dostałam, jest to muzeum, zobaczcie, nie wiem czy będzie widać, jest to muzeum szkoły, to jest Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej. I jest tutaj cały tak naprawdę okres szkoły podchorążych w Komorowie. Jest tutaj historia z Warszawy. Super, jest po prostu, w ogóle miejsce jest nieprzeciętne. Właściciele fajni, słuchajcie, tam troszeczkę poprosiłam, żeby, ponieważ to są pojedynczo Państwo będziecie, no tutaj część z Państwa, żeby, bo my mamy tutaj, ja biorę od Państwa tylko i wyłącznie za warsztaty, natomiast no nie chciałam, bo to jest zawsze, żeby gdzieś, bo miejsce jest fajne, tak, ale tutaj Pani powiedziała mi, że tam będzie chyba bodajże 110 ze śniadaniem, tutaj Państwo macie od z tych usług hotelowych od osoby, czyli tam na pokój, żeby było zachowane BHP. I od wtorku proszę te panie, które się do mnie, te panie i tych panów, naszych panów, bo będziemy mieli panów, proszę od wtorku, kochani, zgłaszajcie się po te formularze i od wtorku będzie można wpłacać. Już teraz mamy miejsce, już jestem pewna, tak, bo mieliśmy takiego psikusa, że podałam Państwu miejsce, że w Broku, później się nam pani właścicielka tutaj z miejsca wycofała, powiedziała, że nie będzie, chyba się nam przestraszyła trochę kobietka, no ale cóż zrobić, no jaka wola, tak trzeba się do tego przystosować, mamy miejsce, no i cóż, serdecznie zapraszam, miejsce, tam jest jeszcze kilka miejsc wolnych, także serdecznie zapraszam. Czy dzieci wracają do szkoły? Lecimy na trzy gromadki, standardowo, mnie to jest zawsze czy. Słuchajcie, nie przejmujcie się, kochani, jak mówię, jak dożyjemy, tak jak to się mówi, ja jestem taka, powiem tak, ogólnie jestem, staram się być osobą taką optymistyczną, patrzącą bardzo optymistycznie na życie, natomiast są takie chwile, kiedy gdzieś tam jest taki przekwes, wola Boga, co to będzie i gdzieś tam zaczyna się ze mnie robić taka trzęsidupa, tak, czyli gdzieś tam coś, ale to ja myślę, że jak każdy z nas mamy zastanowienie, gdzieś tam tu nas straszą, że tu się z nami rozliczą, tutaj mamy coś, jest porozstawiane, czyli coś się może zadzieć, tak, tu jest gotowość, coś tam się z tego tytułu zadzieje. Słuchajcie, myślę, że skupiamy się na tym, co jest, tak, nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Bardzo bym chciała znać tą przyszłość, gdzieś tam swoje lęki przekazać, ale po cóż, tak, i tak tego mamy, tej niewiedzy, tego niepokoju, tej nieświadomości, tego tak naprawdę, tej dezinformacji mamy tak bardzo wiele, że nie potrzeba nam tego, słuchajcie, a przynajmniej Wam nie potrzeba tego więcej, a gdzieś tam moje wywody, już jest tyle osób, które te wywody dają, że tak naprawdę, moi drodzy, wystarczy. I do takich osób, jeżeli ktoś, któryś z Państwa chce gdzieś tam głębszej wiedzy, to myślę, że jest dużo strony i dużo mądrych ludzi, którzy mają to dobrze, mogą to przekazać. Ja skupię się na tych dobrych energiach, które mamy z tygodnia na tydzień. Mam nadzieję, no widzicie, zarzuca się, trzęsi dupa, jak to się mówi. Dobra, mam nadzieję, że mi tego pip-pip nie zablokują mi przez te zdanie. Dobra, lecimy. Czy dzieciaki wrócą do szkoły, tak? Lecimy. Jedyneczka, tak,
otworzenie, ale sytuacja, kochani, się powtarza w jedynce. Jest tak, jest stabilizacja, powrót do przeszłości. Jest tutaj jakieś małe zwycięstwo, jest znowu tworzenie, ale jest decyzja, jest, że w świat, jest tutaj walka i niestety jest zarządzenie, że dzieci, to tak jakby, tak, dzieci są w szkole, ale jest sytuacja sprzed 6 miesięcy, tak się pokazuje, sytuacja sprzed 6 miesięcy, jest tutaj jakieś zwycięstwo, jest tu też i walka, ale jest pójście w świat, jest tu walka i jest zatrzymanie, tak bym powiedziała, że jest zatrzymanie i znowu jest dziewiątka mieczy, czyli w jedyneczce jest, nie widzę choroby, pamiętajcie jedynki, nie widzę żadnej choroby, żeby coś się zadziało, nawet gdyby to wyglądało na choroby, to nie będzie, nie widzę żadnej choroby tutaj u dzieciaków, czyli wszystko jest w porządku, pamiętajcie o tym, ale tak może być zatrzymanie, zobaczymy w dwójeczki. Koło fortuny, walka, decyzyjność, samotność. I nie będzie straty. Czyli tutaj w dwójeczkach bym powiedziała, że może być powiem tak, będzie się bardzo dużo ważyło. O tak bym powiedziała u dwójek. Myślę, że mamy tutaj 10 miesięcy szkoły, więc myślę, że poczekajcie, 10 miesięcy, czyli pierwsze 2 miesiące są ok. Później się zaczyna jakaś walka, później jest decyzja odgórna, tak? Ale ktoś tak jakby tego nie chciał przyjąć dla dwójeczek, ale później jest samotna walka i tak jakby nie będzie straty, ale tutaj zadecyduje, słuchajcie, decydują kobiety, że nie ma straty, jest podróż i podróż jest pozytywna, czyli w dwójeczkach tak jakby była walka, walka o to, żeby przetrwać, żeby był, czyli dzieciaki tutaj tak jakby bym powiedziała, że w dwójce dzieciaki chodzą, aczkolwiek będą różne pogłoski, różne problemy z tym związane, ktoś będzie bardzo samotny, ale jeżeli są dyrektorkami, są panie, to myślę, że tutaj bardzo ładnie sprawę załatwią, że dzieciaki będą chodziły do tej szkoły, że nic złego nie powinno się zadziać, aczkolwiek może być problem w czwartym miesiącu, szczególnie w czwartym tygodniu, czwarty miesiąc, tak, że może się coś tam zadziać takiego niepokojącego i tutaj byłby znak zapytania, natomiast myślę, że panie będą, jest powrót, w każdym bądź razie jest powrót i jest kontynuacja później nauki. Dobrze, lecimy trójeczkę. Trójeczka jakby nie było otwarte, ale zobaczymy. Nowa energia, walka. Chodzi o pieniążek, tu chodzi o personel, bardziej chodzi o personel niż chodzi o dzieci. Słuchajcie, to tak jakby coś było z góry założone w dwójeczce, czyli po 4 dniach, po 4 tygodniach coś tak jakby obumiera. Dziesiątka, czyli jest pokonanie problemu, ale dziesiątka, czyli ja bym powiedziała, że 10 tygodni jakiejś walki, nie podoba mi się to, o tak bym powiedziała, w trójeczce mi się to nie podoba, jak dzieci mają wrócić i później kolejna dziesiątka, czyli powroty, tak, tu są takie powroty, że zejście problemu, później jest nowa energia, później znowu jest walka i później jest, i chodzi tutaj o pieniążki, chodzi o jakiś pieniążek, ale jest siła, czyli w 8 miesiącu, no. Ale to bym powiedziała, że tutaj w tej trójeczce to tak ewidentnie coś tam się zadziewa, słuchajcie, i tutaj będzie, i tutaj w trójeczce bym powiedziała, że jest faktycznie jakiś problem zaistnieje, tak, zaistnieje jakiś problem, ale problem jest do pokonania, tutaj jest zejście takiego problemu, to tak jakby gdzieś dyrektorzy, czy góra, czy oświata, tak, dla trójeczek oświata zdecydowałaby na razie o tym, żeby, mogę się tu mylić, słuchajcie, ale żeby dzieci nie szły do szkoły, bo to jest szybka decyzja, tutaj jest 2 dni, 2 tygodnie, to jest góra i później taki ciach, zamknięcie, musi problem umrzeć, tak, czyli trzeba coś, albo nie jest otwarte od początku, tak, ale pokazuje mi się tutaj, że może być, ale to jest tylko na chwilę, po prostu taki wpust i wypust i wypust dzieci z powrotem na zdalne nauczanie. Słuchajcie, będzie tu walka, później zejście takiego zwalenia
z siebie odrzucenie, od siebie problemów, bo czy dziwił się, nie dziwił, tak, ale później znowu walka i na przestrzeni roku tutaj walka o pieniążek jakiś, ale jest ta siła, po raz kolejny pokazujemy siła i spełnienie, czyli powiem tak, to w zależności co dla kogo jest spełnienie, czy dla nauczycieli, którzy wylosowaliście trójeczkę, czy to będzie spełnienie, bo to jest pieniążek, siła i spełnienie, gwiazda, czyli opieka, powiem tak, trójeczki, kreatorami będziecie, nie wiem czemu, ale będziecie wy jako rodzice, wy jako dziadkowie, wy będziecie kreatorami tego, co ma się wydarzyć, czyli od was będzie bardzo, bardzo dużo tutaj, nie wiem czemu, ale tak mi się pokazuje, że to od was będzie bardzo dużo, moi drodzy, zależało, także tak to widzę tutaj z tymi powrotami, ale tutaj w trójeczce ewidentnie mi się pokazuje, że szkoły będą zamknięte. Przynajmniej dla tych trójeczek, że mogą być zamknięte i tu będzie przedstawiony, ja bym powiedziała, że wręcz przedstawiony problem będzie może nie tyle, że wyolbrzymiony, ale przedstawiony bardzo tragicznie, tak na zasadzie tragizmu i później będzie taka walka, później to tak jakby odsunięcie od siebie problemu, czyli tak jakby nauczyciele, czy tutaj mówię o świata, czy dyrektorzy szkół, tak jakby odsunęli od siebie problem, bo oni tego problemu nie chcą i oni się do tego podstosują, ale tak naprawdę później siła, później, czyli jest ten powrót, jest ten jakiś powrót, ale jest tutaj siła do działania przede wszystkim, ale na przestrzeni roku nie pokazuje, no może być, że to w ciągu roku szkolnego, bo tutaj chodzi o rok szkolny, czyli powroty i zamknięcie, o tak bym powiedziała, moi drodzy. Tyleż, kochani. Nie wiem, czy dobrze to przedstawiłam, zaraz zrobimy jeszcze jeden filmik. Mam wenę, natchnienie, więc zrobimy, kochani. Późno to późno, ja wam wgram jutro te filmiki, już dzisiaj nie będę ich grywała, bo zapóźno niektórzy idą jutro do pracy, więc ja nie będę wgrywała tych filmików, ale zobaczmy ogólnie co dla szkół, dobrze? Jeszcze dla potwierdzenia. Sama jestem ciekawa, bo sama jestem mamą jeszcze 8-latka, więc chciałabym zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Moi drodzy rodzice. I bierzemy miecze, zamknięcie, ok? Czyli lecimy do 7. Miecze, zamknięcie, kielichy, otwarcie. Miecze. Na razie nie zamknięcie. Zawieszenie, czyli jest zawieszenie. Miecze. Z mieczy, trójka mieczy, czyli będą zawieszenia, gonitwa, wiadomości, jest tutaj, myślę, że będzie spory okres, gdzie szkoły będą nieczynne, o tak bym powiedziała, jeszcze dziesiątka mieczy, czyli tak naprawdę moje... Ogólnie powiem, mamy same miecze. Jedno zawieszenie, czyli totalne zawieszenie i później cały czas wiadomości. Wiadomości mówiące, wiadomości, wiadomości, wiadomości straszące, 8 mieczy, czyli wkładanie w głowę. Nie bójcie się, nie bójcie się, bo tutaj jest, no ale jest 10 mieczy i 4 mieczy, czyli i ta 4 mieczy. Kurde, z 10 mieczy, to powiem tak. Myślę, że może być, moi kochani, bardzo różnie. No nie będę się tu wypowiadać, bo to jest bardzo ważna kwestia, tak? Znaczy powinnam się wypowiedzieć, bo rozkładam te karty, ale myślę, że więcej będzie zamkniętych, będzie więcej zamkniętych szkół jak otwartych i będzie bardzo dużo wiadomości. To tak jakby było na zasadzie, że na chwilę tak, a później dziękuję, do widzenia, ciach, zamknięte i koniec. Tak, tak to odbieram, że tak będzie ze szkołami. I daj Boże, żebym się myliła, bo powiem szczerze, że ciężko jest przekazywać samemu wiedzę. Podziwiam wszystkich nauczycieli, bo ciężko jest przekazywać swojemu dziecku wiedzę, tym bardziej, że człowiekowi dorosłemu się wydaje, że no dziecko powinno to wiedzieć, tak, że to jest takie proste, powinno to wiedzieć, a rzadko kiedy kto zwraca uwagę, szczególnie przy takich maluchach, że one się dopiero kształtują i one się tego uczą, że one są na takim etapie uczenia się. Także tak to, moi kochani. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Hej.